Właśnie powtórzyłem całą drogę od początku. Znaczy od tego momentu, jak wybiliśmy te snorki, ale miałem o tyle szczęście, że losowość gry była na tyle łaskawa, że zesłała mi bandytę, który mógł mnie odprowadzić na Skadowsk. No, I w tym momencie witam. broda już się nie nabiorę. Takimi badanie nowego lekarstwa. No i naняли pod это дело. Teraz już nie masz. Будет чего интересного одни, если тебе найдем фото. Dobra. Skadowsk nigdzie się nie Dowiedz wybiera. się, gdzie jest Głuszec. Szukam Głuszca. Stawi wiadomość do dźwigów portowych. Na razie, okej. Idziemy jeszcze te dokumenty, co znaleźliśmy w wojskowych pojazdach sprzedać lasowy. Mogłoby cię to zainteresować. Tak, jasne. Mnie do niczego się nie przyda. 2400, no. Dawaj, pocałuj klamkę z drugiej strony. Majątku nie ma. Chyba czy o czymś tam zapomniałem, kurczę. Tego się nie zebrałem. Zdarop. Jak będę przechodził, to jeszcze zobaczę. Siemano. Kardon, kardon, kardon. Ile chcesz za naprawę kombinezonu? Oj, co się stało z kombinezonem? Czy ty... Ojej, ale drogo, dobra. Zaraz, no. Co musimy na razie zrobić? Długi zanieść tam pieniędzy bandytom, sprzęt radiowy, zakładnik, znajdź to, znajdź tamto. Zanieść legowisko pijawek, znajdź szyby wentylacyjne. I teraz gdzie lecimy? Pytanie do legowiska pijawek, czy do... czy do... czy po Głuszca. Nie wiem, co w pierwszej kolejności wykonam. Dowiecie się tego w następnym odcinku. Cześć, pa, do zobaczenia. Hej, cześć, witajcie, ja jestem Mieciu, a to jest Stalker ze Wprypeci. Zdobyliśmy gaz, wysadziliśmy Kaniewskiego, a teraz lecimy szukać Głuszca i zagazować pijawki. Tylko jeszcze pierwszy pohandlujemy troszkę. O, tam w ogóle jakiś... O, Oksana Akacz. Ale porównajcie sobie wrażenia. Tutaj 40, a 28, nie? 29. Śmieszne. No. Tylko obsługa większa i trochę większy magazynek. Ale co z tego, jak musisz zużyć więcej pestek? Chwilowo kombinezon zamienimy. Się przydaje mieć dwa kombinezony. Płytę kewlarową jeszcze wezmę. Przecież nie będę brał. Nie będę musiał się wydawać strzelaniny. A mam jeszcze energetyki. Cześć, jak się masz? Zaraz, zaraz. Uuu, ale za mózgo zamuła. Pierwsze leki na promieniowanie. Energetyk. Quick save i lecimy. Polecimy pierwsze po Ogłuszca. Dreptu, dreptu. No tu jest nadal latanina, chociaż nie tyle co na bagnach. Bo tam to było po prostu bieganie. Majówka była na bagnach. Ktoś do kogoś strzela. Czy ninja strzelną ze skoku. Patrzę, najlepiej to działa. Dobrze, nie będę was tym noktowizorem męczył. No i tu leży nasz kolega Daniła.
Tu można drzwi otworzyć i... Pom, pom, pom. Ja znał, że to mnie raz. Wiedziałem, że w końcu mnie odkryją. Pewnie masz sporo pytań. Spraszam. Dlaczego to zrobiłeś? Jak ci się udało to utrzymać w tajemnicy? Jeżeli ktoś by chciał przeczytać, niech sobie zatrzyma, bo ja te dialogi mniej więcej znam na pamięć i... No, znam na pamięć. No, bardzo dobrze pamiętam i znam ich sens i nie chcę mi się po prostu ich po raz kolejny czytać. Miał wyjść trochę bardziej dramatycznie. Ale chociaż tyle dobrego, że mamy teraz całą szafę leków dla siebie. Co tutaj? Locker psychiczny, co tu pan oferował? Marwinek, radioprotektor, jakieś bandaże, antyrady. Całkiem, całkiem. No, towar głuszca. Tu jeszcze w sejfiku coś chyba będzie. No. Mackie pijawki. Coś jeszcze? Chyba nie. Jak mówię, całą szafę medyczną na chwilę obecną mamy. I nie jesteśmy przeciążeni. Uuu! A to dlaczego? Jeszcze jak wychodziłem za tą, to chyba byłem. Nie ogarniam tematu. Chyba, że ten kombinezon daje większy udźwig. Teraz jeszcze użyjemy pendrive'a głuszca. Trzeba się dowiedzieć, gdzie co jest. A to już kojarzę, gdzie to będzie. To jeszcze pobiegniemy na stację antenionową po pijawki. Na stałe rozwiążemy problem. Dobra, jest. Ja się może trochę lepiej przygotuję. A Szewczenko to jest, jeżeli kogoś by to zainteresowało, bo teraz tam ja nie będę się udawał. Szewczenko to jest podobny statek do Zatonu, tam sobie grupka stalkerów po prostu założyła obozowisko. I właśnie słyszy dzika albo mięsacza. Albo to i to. Powiedzcie, że mam coś do jedzenia albo chociaż energetyk. Biegnij szybciej. Naprawdę nie ma, a nie mam to, że coś do żarcia. Minimapa tak działa, jakby chciała, a nie mogła. Teraz na ile seria Stalker się zapowiada? No myślę, że ze... No nie chcę skłamać. Ale tak 50-60 godzin, może więcej. Na pewno z tego będzie. Z tego moda. Później jeszcze zostaje nam Sigerusy, w które ja nie grałem, czyli dla Czystego Nieba i dla Cienia Czarnobyla. Dobra, tutaj teraz bokiem. Zgasz latarkę, włączę na ktowidzę, żeby nie być tak widocznym. W razie czego. No tu pijawki lubią się kręcić. Chociaż jest dzień, to tam nie ma ich za dużo. Nie, chociaż gdzie się wybieraliśmy? Po nocy się wybieraliśmy, to w nocy śpię, a w dzień atakują. Dobra, quick save. Podpinamy gaz. I odkręcamy zaworek. Moja sugestia, wiać jak najdalej. U góry mamy timer, kiedy gaz zacznie działać. Ja wolę być daleko stąd. Bardzo daleko. Bo jak ktoś z tego gniazda wylezie, to będę miał przewalony. Niestety nigdy nie miałem, powiedzmy, tyle odwagi, żeby to sprawdzić. I dalej nie mam tyle, więc tego nie sprawdzę. Czy coś wyłazi, czy nic nie wyłazi, tylko jest dźwięk, żeby postraszyć gracza.
He, ubiłem wrony. Co to takie nisko lata to? Wysokościomierz im się zepsuł. No zatem tuż za rogiem. Poprzedni materiał był dłuższy, ten będzie troszkę krótszy, bo zamkniemy tak naprawdę... No zamkniemy taką dłuższą misję. Jeszcze kilka uwag po zamknięciu tej misji. I jeszcze pokminimy, co by... nie, to pobiegłem. Co by dalej robić w następnych odcinkach. Na pewno wrócę do Azota i mu oddam te materiały z cementowni. Nie wiecie, jak ja zadowolony jestem, jak ten sprzęt wrócił, to w ogóle inaczej gra na ten. Robiłem na takich starych, jakieś może zdjęcie wziąłem na takich starych naprawdę słuchawkach, z których nawet skóra odchodzi. Jeżeli to w ogóle była skóra. Ale no dawały radę, ale w tych jest po prostu inna jakość. Dzień dobry. No, witam. Jesteśmy u celu, koniec naszej mordęgi. Górzec nie żyje, wstrząs go zabił. I co dostaliśmy? Sprzedne schowka i 10 kafli. I tu problem z pijawkami rozwiązanym. Nie jest za problem, pijawek dostaliśmy. Jakieś artefakty mogę ci oddać. Udało ci się zdobyć osiągnięcie TDK. To zobaczymy, co da się z nimi zrobić. I tutaj tak. Udało ci się odkryć sekret stojący za geniczny stalkerem. No Skadowsko winni byli nie mutanci, lecz dużo groźniejszy wróg człowiek. Udane dochodzenie przysporzyło ci szacunku wśród stalkerów. Inni stalkerzy mają tobie coraz lepszą opinię, czasami wystawiają oni środki medyczne w twojej skrytce na Skadowsko jako wyraz szacunku.